Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Kingdom Two Crowns Northland. I oczywiście gra ze mną. Witam was niedzielny. No, trzymajcie się. No i słuchajcie kochani, gramy dalej. Więc tak jak no, dla was, u was minęło kilka dni, a u nas kilka sekund. Kilka sekund. Gramy i dalej. Jest dzisiaj czerwony dzień. 30 czyli dzień. Będzie zemsta. O. Trzeba podbudować ten, masz kasę, to trzeba nie, mury ja tu postawić konika. Lepsze. Kupuję konika. Zostaw konika, chłopie. A nie, no dobra, nie mam tyle na konika. Trzeba dobra. Tutaj mury zbudować, żeby nas nie rozwalili. Słuchajmy niedzielnego, niedzielny wie, więc tutaj, tak? Tak, ten musimy wzmocnić. Okej, okay, wzmocniłem, ja całą kasę wydałem. I trzeba z drugiej strony zrobić to samo. Ale to ja bo ja nie wiem, z której strony te France przyjdą. No to ja biegnę już na drugą stronę. Trzeba ludzi przy okazji zatrudnić, jak gdzieś ci się pojawią. Wiesz co, tutaj ten domek ma 5 slotów, ten bezdomny. A, no to trzeba zapłacić i pewnie przyjdzie człowiek. Pewnie tak, tak, ale... Trochę drogo. Trochę drogo jak 5, chyba że więcej przyjdzie ludzi niż jeden. No nie wydaje mi się. No to drogo, bo ja nie mam tyle kasy, ja mam jedną monetkę. Z drugiej strony nie uda mi się nie pobudować. Lecę na lewo i patrzę, co tam w ogóle jest jeszcze dalej. Na lewo czy na prawo? Na lewo. Aha, dobra. Za tym drzewem co jest, tak? Tam, tak, za tym drzewem, za tymi posągami. Okej, okay. To weź tam leć. Ja tutaj... Ja pierdzielę. Kolejny portal. Czy ten handlarz musi dojść do domu, do nas, tak? Żeby mi dać pieniądze, tak. Nie może mi dać prędzej. Tak. Wcześniej ci nie da, nie? Ach, no dobra, to poczekam. Takie wredne, ale niestety nie daje. No dobra, poczekam o, sobie. Są jacyś bezdomni, zatrudniam chłopaków. Dużo skarbców, ale tutaj dają tylko i wyłącznie... Raczej tylko i wyłącznie, dali... Dobra, nawet... No, o ja. Nie, no niemożliwe. Tam jest... Już dwa portale widziałem. O kurka, to niedobrze. I trzeci. To na lewo nie idziemy, bo na lewo jest główny portal. Dobra, a byłeś całkiem na prawo? Nie. Nie, musimy iść na prawo, to ja zobaczyć, co tam jest. Dobra. Zobacz, co tam jest. Bo na lewo są trzy portale do rozwalenia. To powiem ci tak, na razie łódeczka. Lecimy dalej. Pierwszy obóz bezdomnych, który jest pusty. Z jakiegoś powodu. A to dziwne, powinien być tam ludzie. To może nie jest obóz bezdomnych, tylko to tego gościa jest, od tego. Może tak, może faktycznie handlarza. No. Kolejny handlarza. Obóz bezdomnych, gdzie są... Jest koleś, daję mu kasę, drugi koleś, daję mu kasę. Mamy dwóch kolesi. O, idą już bąble. Wracaj. Tak? Już nas atakują, tak? Już było. Bleh. O kurka. No dobra. Ciemno w nie tym lesie. To nam to da, ale idę spróbować jeszcze dołożyć łuczników trochę. Ogólnie to mamy trochę przesrane. O kurka, to niedobrze. Skoro tak mówisz. Mam takie wrażenie, że mamy za mało woja. No to... O! Ej, tu jacyś ludzie są, faktycznie. Piątka jest darmo zjadów. No, na piątkę wiesz. Można kupić, ale no. To wiesz co, to ja wolę... Czekaj, naj... Sam teraz nie wiem, co najlepiej zrobić. Co lepiej, no wiesz co, ja mur tutaj poprawię, tylko muszę ja dojść biorę powoli. Ten, robię cztery łuki. Dobra, tutaj nie zaszkodzi. Czy mam poprawiać mur? 8 monet? I ze dwie... Nie, teraz już nie, za późno. Nie, za późno. Ja A faktycznie, bo nie będą się wtedy... No nie, to już jest lipa. Zatrudnię nawet tych za piątkę. Zobaczę, co to da w ogóle. Tak, robią się normalni ci. I to jest taki droższy pobór. O, dobra. Wziąłeś od handlarza kasę? Nie. To nie daje. Znaczy wziąłem tylko ten, żeby ci dał. Popatrzę, co jeszcze jest. Dobra. Kosy nie będę robił w takim razie. Idę na lewą stronę. Weź jedną kosę, zrób jedną kosę. Dobra, to zrobię. Bo potrzeba nam tych. Nie mam teraz cholera kasy w ogóle, nic, niedobrze. No ja tak trochę przebili mam... się! Przebili się! Fuck, ginę! O kurde. Przebili się, mówiłem ci, za słabe są te mury. Idzie dalej, a my nie mamy żadnych murów. Teraz co ty budujesz tu? No, zacząłem budować, no. Po co? Mówiłem, nic nie budować w nocy. Zniszczył nam główną bazę. O, dobrze tu mur był. Dobrze tu był mur. O ja cię nie mogę. Nigdy ale po nocy nic nie buduj. Wiem, ale nie pomyślałem, no spanikowałem, no. Dobra, idę odbudowywać od razu, jakąś kasę o, chyba mam. Boże, nie. Nie wiem, w którym miejscu my byliśmy, ale idę odbudować.
O, coś tu leży. 31. Kurka, no naprawdę. Dobra. Ciężko. Odbudowuję te mury, ale nie mam tyle kasy na to. Gdzie ty jesteś? Całkiem po lewej? A, na lewo, no. Tylko nie mam kasy, musiałbyś mieć kasę, żeby to zbudować. Dobra, to podujmy się dalej. Na jeden mam. Odbuduj ten za nami, tam mam, a kosztuje... Mam... Dobra, nie będę wtedy zatrudniał kolesi. 5 no, kasy. Nie mam a to wie... Nie masz tyle, to zatrudnij kolesi. To zatrudnij kolesi. Mam jedną, może dwie monety chyba. Przed momentem... Chociaż wiesz co? No. Czekaj. Jak masz jedną, dwie, to trzeba zobaczyć, czy my mamy w ogóle młotki. Idą młotkarze, dobra. To możesz ludzi zatrudniać, bo się bałem, że nie mamy żadnych z młotkiem. Było to ile zebrać smutno. Teraz? Już tutaj kasę wezmę. Mhm. Jak już się biegam. I co, da mi no, tak w końcu? Się... Tego się obawiałem, że trochę za małą obronę mamy. Jakąś kasę... Kurde, brakuje mi jeszcze jednego tego sreberka. Jednego sreberka, słuchaj, ja tam, nie wiem, kilka monet mam, 4 może. Bo to trzeba lepsze mury postawić. Dobrze. A i tak nam mieliśmy fuksa, bo mamy wzmocnione mury. Normalnie to by przelecieli jak przez masło. O kurczę, widzisz. Patrzę, o, rzucił monetką, świetnie. Ja po prostu się kręcę w tą i z powrotem biegam po kasę, zbieram. No cóż, dobra, ja tu wycinam wszystko jak leci. Dobra, to powiedz mi teraz... Nie, no to rzucę sobie. Postaw. Gdzie tutaj? Możesz. Nie, no, tam... Ulepszyć mur? Tak, tak. Postawić, tak, dobra. Okej. Okay. Dobra, to tutaj się mur robi, ja przebiegnę się... Na zwykły dzień to wystarczy. O, mam trochę kasy, dobra. Ja przebiegnę się odbudujemy poszukać, czy jakąś kasę dostaniemy. Ale nic dobra, nie dostajemy. Dobra, odbudowuję dalej. Tu będzie można zrobić wieżyczkę. A tu chodzi w ogóle, gościu, masz kasę i zatrudnij się, no. Chodzi nam po bazie gościu bez roboty i myśli, że może. Dobra, powiedz mi, kogo potrzebujemy? Łuczników, na pewno. No to już robię jeszcze łuczek. Nie zrobię, mam tylko jedną monetkę. O, nie, rzucił, dziękuję, no to już dobra, mogę... Widzę, że tu chłopaki zrobić. Trzeba by postawić raz, dwa, trzy... Pełną tą, dobra, farmę, okej. Okay. Dobra, postawili pełną farmę, to nie będą na noc uciekać. To właśnie przy tym domku, więcej. Nie? Przy tym domku właśnie tak, postawili. Przy tym domku farmę, no. Czekaj, mam, widzę, darmo zjadów sporo. Próbuję, mam jakiś łuk? Mam, dobra, mogę zrobić. Ja tutaj zrobiłem jeden łuk, właśnie ktoś wziął. Idzie następny. A i chyba mamy przesrane. Kolejny łuk zrobić? Mam takie wrażenie. No, przydałoby się. Może ktoś jeszcze weźmie. Dobra, tutaj rzucili kasą trochę chłopaki. Super. Tam widziałem jest bezdomnych, ja robię na full łuki. Dobra. Żeby były 4. Dobra. Świetnie. Dobra, widzę, że kosiarze już lecą. A, bo farma już stoi, dobra. To nie będą na nas uciekać, więc będzie lepsza kasiora. To dobrze, to może... Ta noc jest za darmo, czyli mogliśmy sprawdzić, co się dzieje przecież, bo po... Po prawej albo po lewej, no. Po lewej to wiemy, co jest, to po prawej trzeba tylko by było zweryfikować w ogóle zadanie. No to chyba, że wiesz co, ja pójdę po nocy, przejdę się... To możesz już iść, no. Myślisz, że już teraz? No tak, no bo mówię, ten dzień nas nie atakują. Kurde, za mało kasy mam, chciałbym te mury lepsze postawić. 32 dzień, to biegnę. Słuchaj, mamy chyba, nie mamy dużo tych, 3 łuki cały czas stoją. Nie mamy ludzi, tak? No, handlarz idzie do wioski, więc zaraz kasą rzuci. Rzuci kasą, nie ma problemu. Także ja też bym na prawo sobie pobiegł. Dobra, widzę, że 3 kosiarzy tu chyba pracuje, więc nie jest tak źle. Dobra, widzę tutaj aktywny portal. Mam bezdomnych, dać im kasę? Tak, czy? Tak. Bez bezdomnych mamy wolne moce przerobowe w postaci łuków. Spoko, to ja biegnę cały czas na prawo. Tak. Tutaj mamy cały czas tylko drzewka, jakieś strumyczki. Jakąś technologię powinniśmy móc rozwinąć. Technologię mówisz? Okej. Okay. No, jakiś tam, wiesz, powinien być taki bajer. O, mam bajer. Skrzynkę. Co mi sypnie? Diamenciki? Nie, pieniądze, ale ile?
Ładnie, chyba z 10. Dobra, ja tu robię najmocniejszy, jaki na razie możemy zrobić, murek. Dobrze. Tutaj jakiś pomost. Pomost jest, ale nic więcej. Dobra. Mam kolejny portal. Ta. Na szczęście, no. I tutaj jest ten główny portal. Mhm. Na końcu. Nie, główny jest na końcu u mnie. Tutaj z prawej strony też. Nie, nie może być dwóch głównych, jest no, tylko jeden. No przecież ci mówię, że mam ten sam, co właśnie ten portal, który nasi łucznicy tak długo rozwalali. To nie jest główny. To nie jest główny. A, to nie jest główny? Nie. To znaczy, że w tamtą stronę jest spokój. Ten główny co jest bije. Taki, że... Ten, co bije ten portal. Tak, tak. No to główny to jest normalnie w takiej skale i możesz tam wejść do środka. A, to nie. To takiego jeszcze nawet nie widziałem. No. Właśnie się zastanawiam, jak teraz zrobić, żebyśmy zarobili jakąś kasę, czy jak najszybciej się rozbudować, bo będzie bieda. No myślę, mi się wydaje, że trzeba będzie... Jest kasa, rolnicy coś zarabiają. Wiedziałem, rolnictwo to potęga. Chłop żywemu nie przepuść. Panie. Dobra, już biegnę. Ja bym jeszcze jedną tą farmę odpalił. Czyli wiemy, co jest po prawej i wiemy, co jest po lewej. Tutaj po prawej, mówię, mam parę drzewek, parę strumyków. Mam piękne miejsce na farmę. Coś, koledzy, bo ja bym chętnie tu was też wzmocnił potem. Oj, no. Tak, ci mają, proszę. Dobra. Zatrudniłem kolesia. Tutaj mają chłopaki. Dobra. Budować mi tu farmę, ale pełną farmę. Z mieszkaniami dla darmozjadów. Aj. Dobra, są. O, pobili mi kolesia, którego zatrudniłem. Nie dobiegł jeszcze. Nie, teraz mnie atakują. Uciekam. Mogą mi rzucić kasę, ale... Czekaj, rzucę im kasę. Dobra, ja dwóch jeszcze zatrudniłem darmozjadków. Znaczy, czy oni mają coś tak. Jeden ma... toporek zabrał. Dobra, ale my tu potrzebujemy kosy. Teraz kosy, panowie kosiarze. Już ma kosę. Już zrobiłem, także jest. Dobra, jak ci sobie radzą? Dobra, ci sobie na razie radzą. Jakoś sobie radzą, dobrze. Ale coraz więcej cymbałów przyłazi. No ja tam parę przekupiłem, ale i tak przybiegli kubańcy. Dobra, ja jeszcze jedną kosę wystawię, mam akurat na jedną kosę, świetnie. To myślisz, żeby kosy robić, bo chodzi o kasę, tak? Żeby jak najwięcej tak, kasy. Bo oni kosy generalnie, dobra, mamy dwie kosy, to teraz ludzi tylko, żeby jeszcze się chcieli te kosy przejść. Wiesz co, ja tam zatrudniłem kogoś, ale nie wiem, czy przeżył ten ktoś, czy nie. Nie mam kasy teraz, żeby zatrudnić znowu bezdomnych. Dobra, widzę, że tutaj chłopaki działają. Masz możliwość zatrudnienia gdzieś, bo ja mam kasę. Mam w tej chatce, tej naszej wewnątrz. Aha. Tego, nie? Bo tak nie ma innej opcji, tutaj nie widzę. Ty coś masz kasy? Mam kasę, już idę. Ale nie, ja mówię do tych moich. Łowców niby tu. Czekaj, ja tu muszę mur postawić lepszy. A to przy tym domku 5 monetek i mamy zatrudnionych, tak? Tak, i zatrudniony, no. Ale to drogo, jedna osoba? No ja wiem, no ale masz ich u siebie, no, tak? No tak, nie, no to prawda. Możesz budować dalej i nie musisz się martwić, że wiesz, że znikną w ogóle, czekaj, nie? To jeszcze jednego? Tak. A nie mogę, ty! Nie ma ich tam, bo musisz ich mieć najpierw. A, rozumiem. Tak nie przychodzą, myślałem, wiesz. Że domek generuje od razu następnego. Nie, to oni się generują, ale tam raz na jakiś czas chyba. To niedobrze. Tu by trzeba postawić odbudować tą bazę, czy bazę. Jest, dobra, niech to budują na wszelki wypadek. Okay. Bo blisko siebie mury, to zdążą się cofnąć za mur i obronią się za drugim. Czeka mój konik ciągle na mnie. Och, koniku. Będziesz miał go. Damy radę. Musimy centrum trzeba rozbudować. Bo technologii nam brakuje, nie mamy rycerzy. No tak. Chyba no. Już tutaj atakować, wydaje mi się. Chyba, że jest jeszcze taki pomysł, no. Że skoro mamy teraz... Ale my nie mamy jeszcze tej technologii odpalonej. Kurde, bo to trzeba by odpalić tą dodatkową technologię, żeby mieć murowane mury. Nie drewniane, murowane. Tylko z kamienia chyba. I wtedy byśmy mogli wrócić na... pierwszą wyspę i będziemy wtedy mieli ten
Nie, to jeszcze nie murowane, bo widzę teraz, że potrzebny jest jakiś łepek. No. Taka cieśla. Bo pojawia się taka deska z toporkiem wbitym nad naszymi murami, czyli trzeba znaleźć takiego gościa i go jakby opłacić. O! To nie jest takie proste, widzę. Kurde. Słuchaj, mam sakiewkę. Tam nikogo nie, nikogo nie widziałem chyba w tamtej stronie takiego. Mam sakiewkę, no może nie pełną, ale tak dosyć dużo. Łuki robić, kosy robić, kosa stoi chyba jedna jeszcze. Stoi, ludzi trzeba. No. Po prostu ludzi, nie? Tu nikogo nie ma w tym domku. To ja pójdę zobaczyć, czy na prawo już się ktoś tam pojawił. Nie wiem, co z tymi fruwającymi kamieniami w ogóle. Denerwuje mnie to nawet lekko. Aha, denerwuje cię to. Bo nie wiem, co z tym zrobić. Tam chałupę bym rozbudował, ale nie mam tyle kasy. Kurde. Dobra, to ja pójdę rozbudować chałupę, bo ja mam kasy, dużo. To rozbuduj całe centrum nasze. Dobra. Oni biegną. Może coś będą mieli, czekaj. Może coś będą mieli darmo zjady? Mają. Oj, przepraszam, zabrałem ci chyba. Nie, no mam. Dobra, nasz dom, tak? Rozbudować? Mhm, mhm. Właśnie był sobie konik. Wydałem kasę, która miała być na mojego konika. To ja ci oddam, może sobie powiedz po konika potem. Patrz, on coś krzyczy, follow, widzisz? Coś się dzieje, o, kurde. Tam, 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 idźcie tam. O, coś złego się dzieje. Biegnę, biegnę, pokaż. Co się dzieje? O co mu chodzi, kurde? Konika mi ubijają mojego. Stand here. Nie, stand here. A, bo pobudowali się ten, no dobra, Shield Your Citizen. Ależ wymyślił to chłopie, dobra. Dobra, to zrobię tam... cztery, niech będzie. A i tu w razie czego mamy dobrą bazę, bo nawet jak no, pierwszy mur rozwalą, to drugi. Zaraz jest drugi. Tak. No. No i dobrze, to dobrze. Czy ja mam pieniążki na konika? Nie mogę konika wziąć już? Czemu nie możesz? A nie, teraz mogę, dobra. Czy mam nie tyle? Ma wyrzucę. Mam konika! I zobacz, co on potrafi. Wiem, że w jakiś sposób można wywołać jego umiejętności specjalne. Ale jakie? Nie wiem, może ma jakieś. Dwa razy shift, znaczy dwa razy prawo w lewo, tak jak biegasz? I sprawdzam jakąś ze spacją, nie wiem. Wiem, że jakoś się tam uwalniało te ich moce. Nie wiem, ale jest szybki. Pewno. No jest szybki, dobra. Ja lecę na prawo teraz, bo muszę zobaczyć. No. Czekaj. Muszę zobaczyć, co tam jest na prawo. Nie muszę shifta trzymać. Dwa razy nacisnę w prawo i on po prostu cały czas biegnie. No ale to tak było do tej pory. A, to ja tego nie wiedziałem. Że dwa razy to tak by szybciej biegł. No widzisz, to tego nie wiedziałem. Nie wiem, jak on ma możliwości dodatkowe, nie wiem. Dobra, czy... są ludzie, zatrudniam ludzi. Jeden był w sumie. Tak, tak, jeden bezdomny. Będę musiał chyba poczytać teraz o tym moim koniku. No, bo warto wiedzieć, co on robi. Dobra, ja może zapłacę temu. Kurde! Paki, no bo nie mogę dać naszemu... No tak, tak, ten mi przyszedł, teraz to będzie mi wymieniał. Dobra, ja pójdę zobaczyć, czy mogę zatrudnić. Mogę zatrudnić jakiegoś darmozjada. Nie chcę twoich pieniędzy, ja tobie daję. I drugiego. Dobra, idzie wrzucać do tego, to wrzucaj pierwszą porcję. Dobra, ja jeszcze jedną walnę jednego osą. No chyba, że mi w komentarzach napiszecie, co ten konik potrafi i co trzeba nacisnąć. To nie będę musiał sprawdzać. Idzie ten od handlu. Dawaj tu gościu, bo musimy naszą stodołę rozbudować. Tak. A już poborca, kurczę, podatkowy stoi i czeka, aż mu kasę rzucimy. Ja już mu rzuciłem jedną białkę, niech tam ma, do środka wrzucił. Okej. Okay. Dobra, dawaj, dawaj. To co robić? Łuki? Kosę? Mamy darmozjada jednego. Zrobić. Mamy darmozjada jednego. Możesz łuki zrobić. Dobra. A kos już nam na razie wystarczy. Dobra, ja nie zdążyłem niestety na prawo się przebiec, więc na razie zostanę na prawej stronie, żebym mógł sobie polecieć tam i zobaczyć, co się dzieje. A tu w ogóle są jakieś też znaczki, taka kurza stopka do X-a. O, ja cię kręcę! X... Co? Ja cię kręcę! Ogień! Ogień! Zobacz! Że nie ogniem, nie? Co ci pokażę. A teraz nie zrobił tego. O, o! I ty możesz bronić, właśnie, już widzę. Ty możesz bronić przed ten, przy murach stać i zionąć tym ogienkiem. Tylko ja nie pamiętam, jak on to zrobił.
Czekaj, dwa razy shift. Dwa razy shift, dobra. Spaliłem chyba nasze ten, kropsy. Nie sądzę. Nie? To chyba nie działa, nie ma friendly fire tutaj. Dobra, to będę mógł... O, dajcie pieniądze, dajcie pieniądze. O, dajcie pieniądze, dajcie, dajcie. Ej, to jest fajna rzecz. Czyli dwa razy shift nacisnąłem. O, i wtedy on robi ogień. Ekstra. Bardzo dobrze. Hehe. Kurde, przychodzą o, się, w maskach. Się. No w maskach. Przychodzą Francuzi w maskach, one są twarde. Musimy mieć tę technologię. Dobra, ja biegnę i szukam. Dobra, ja mam dużo palić. Gorzej jak się okaże, że to jednak jest na kolejnej wyspie. Słuchaj, mam dużo pieniążków, pełną sakwę. Dobra, to jest portal. To mogę to rozbudować. Są bezdomni. A tu kurde nic nie ma. Żadnej technologii, panie. Słuchaj, to mam rozbudować nasz dom jeszcze bardziej? Ty, widzisz to? W jesień się robi. Będzie zima zaraz. O, super. Odpowiesz mi? Mam rozbudować jeszcze dom bardziej, czy już buduj chałupę, buduj chałupę. Tak, chałupę wszystko teraz walamy. Kolejny portal. I tu nie ma nic więcej. Ale numer. Okej. Poszły. Poszła. No teraz jestem zaskoczony lekko. Bo tu nie ma innej technologii. No dobrze, to może po lewo jednak ten łepek tam jest, kurde. No nie dobrze, to czekaj, no to zrobię jakiś łuczek jeszcze. Jeden chociaż. Trzeba będzie na lewo się przebiec i tam chyba jest ten misiek. Jaki misiek? Tam jest po drodze taka chatka i jego trzeba jakoś wykupić, żeby dostać tą technologię lepszych murów. Chatka miśka jakiegoś, dobra, biegnę. Czyli łebka jakiegoś, nie? Ale to jest już poza naszymi murami, tak? Tak, chyba poza naszymi murami, tak mi się wydaje, ale głowy sobie urwać nie dam. Bo tutaj mam chatkę, to jest chatka z kołem obrotu, z kołem młyn, taki młyn jakby. No i właśnie nie wiem, nie no, chatka to młyn to jest nasz ten. To jest zaraz koło za tarczownikami. Później jak biegnę dalej, to mam tu drzewo. No mamy dalej, szamana. Okay. Szamana mamy. Nie wiem, czy ten szaman co mi to. I później mamy jakieś. Jakieś posągi. No właśnie, te posągi chyba trzeba odpalić. Dobra, tu jest łepek. Ja go kupuję. Nie wiem, kto to jest. Mam odpalać te posągi? Siadł ze mną, nie wiem co to za misiek. Dobra, ja odpalam posągi. Odpalaj. Nie wiem w jakiej kolejności, bo to też jest chyba istotne. Ja tego kolesia odpaliłem najpierw. Aha! To trzeba najpierw, o ja cię straciłem kasę, trzeba chyba posągi odpalić po kolei i wtedy dopiero można odpalić tego kolesia. Pewnie tak. A nie, to zależy w jakiej kolejności, bo to są jakieś runy się przekręcają. No. Trzeba odpowiednią ilość. Wiesz co? Może to co się na różowo świeci. Tutaj N, Y, takie niby S, potem taka niby rybka i coś a lat E. Czekaj, jest tutaj 7 posągów. Nie, to nie jest to, bo tu mam tylko 5 znaków. To nie, to trzeba szukać czegoś innego. Czekaj, to musi gdzieś być. O, jakaś biegną, wskazówka do biegną, tego. Biegną. To uciekaj. O, spaliłem ich. Kurde. Ekstra. Zastanawiam teraz, kurde, jak te posągi rozszyfrować. No. Tu coś jest. Ty, jest. Dobra. Masz to? Taki kurza łapka albo trójząb do góry. A to wiesz co, ja bym musiał najpierw to zobaczyć, albo przepisać sobie by trzeba było. Nie no, ja ci mogę dyktować. Jest noc teraz, nie? To tam na razie nie mogę. No nie, no na razie nie. Pobiegną, już przychodzą, są koło nas. Kurde, walą tutaj jak nic. A gdzie ty to masz? Zaraz za murami naszymi, po prawej stronie to jest. A. Jak chcesz, to możesz przyjść zobaczyć. Masz chyba szybkiego konika, to... przyjdę, no. Y, potem tak jakby dwukropek, X. X kolejny. Tym razem takie dzielenie, laska w dół i łapka w dół.
I po środku to jakby czegoś brakowało i trzeba chyba zgadnąć. Aha, to jest to, tak? Aha, widzisz? Łapka. Masz tu 6 znaków, nie? Kreska, łapka, kreska, x, x. 6 znaków, a po środku nie wiadomo, aha. To trzeba byś musiał kombinować z jakimś, nie? Tak wygląda, jakby też coś było takiego. Dobra, wiesz co, ja tam pobiegnę teraz, już się skończył dzień. Mhm. I zapaliłeś pola. No. Bo to czasami, wiesz, nacisnę shift i przypadkiem nacisnę dwa razy i kurczę, od razu odpala. Zobaczymy, czy się uda rozwiązać tą zagadkę, czy jesteśmy po prostu nie kumaci i nie wiemy. To jest wielce prawdopodobne. Dobra, dobra. Zobaczymy. Dobra, idę trochę poka... Aha, nie, nie idę, bo ty tam jesteś, to zaraz będzie tam. Będę ci dobra, to teraz tak. Na początku była łapka. Nie, łapka. Łapka do góry taka. Potem jak do góry dwukropek. Łapka, dobra, mam. Później mamy kreskę. Potem coś na dwukropek. Kreskę, tak? Takie dwie kreski. Czy to jedna, nie wiem, kreska. Ale, no zakładam, dobra, że kreska. Kreska, jakaś, kreska. Ale u góry ma taką, u góry ma taką dziurkę, czy na dole? W ogóle nie ma. Jest kreska po prostu. No jest kreska. Później masz takie T. Potem X. Albo T. No. Później? Bardziej nie X wiadomo. Bym powiedział. Potem nie wiadomo co. Później potem jest X. T. Coś w stylu T chyba. A to nie to samo ten X znowu? Albo ten sam X i kreska, tylko łapka w dół. I coś dobra, po środku by musiało być. Po środku nie wiem co jest, no to zobaczymy. Mamy po środku, mam albo kreskę, albo kurczę, tylko co po środku. No ale to samo wejdzie, nie? No nieważne co, bo masz tylko 7 i to też jest 7. Tak jak masz 6 odgadniętych, to 7 ci sama zostaje. No dobra, ale wtedy trzeba najpierw zrobić i wtedy odpalić tego wikinga dopiero. I wtedy dopiero będzie. No to co nam zostało? Środek. No ten środek, co nam zostało, jak odpalałeś tamte po kolei, to które zostało, to która została? Czekaj, bo nie wiem, czy się rozumiemy. Mamy 7 posągów, tak? I ustawiliśmy 3 i 3 po jednej stronie, 3 po drugiej stronie. Środkowy nie wiemy, ale jak ustawię ten środkowy, to później on się tak nie ten, to nie jest tak, że on się od razu wszystko już jest odpalone. Wtedy muszę podejść do wikinga i jeszcze dać mu 5 czy tam ileś monet, żeby on odpalił to wtedy. No okej. Okay. 7 monet. Dam mu 7 monet, zobaczymy czy odpali, czy będzie dobrze. I ten był zły, ten jeden był zły. Ten X czwarty, kurczę, biegnie już ten koleś. Czyli to musi być T chyba, nie wiem, czy to, chociaż to wygląda jak X. No, były wszystkie dobrze, tylko jeden się na czerwono zapalił, czyli ten czwarty jest zły. Dobra. Nie czwarty, piąty jest zły. Piąty jest zły. Ciekawe. Oczywiście. Muszę dokładnie się przyjrzeć jeszcze jemu. Idą już ten. Wyślę tarczowników, bo idą kolesie. O, już mam pełną sakiewkę i już mi się sypuje. Ja spróbuję pobiec do ciebie, nie pamiętam jak ja już tam jestem było. Ja jestem tutaj, wiesz? No widzę. Idę zobaczyć. Ja teraz idę, ja idę do tych. No dobra. Zobaczymy. Czekaj, wezmę trochę, a mam kacę, dobra. Nawet za dużo mam. Nie skończyli, to idę popatrzeć co tam się dzieje. Jak to działa. Czyli ten... Kurczę, nie widzę tego. A, to jest takie... T. To jest T, nie? No to jest tak samo jak tamto. A może to trochę inne to jest jednak. Czyli to jest tak. Pierwsza była łapka do góry na wszystko pewno. Jest dobrze. Mówię, potem był ten... Tylko mi się ten piąty żelek. Zapalił na czerwono, wiesz? Potem jest... Nie wiem o co tu chodzi. To są dwie łapki? Niemożliwe. To jest szaniłem. Ej, ale to się zmienia. Ale numer. Samo się zmieniło? Tak. Czekaj, muszę to zapłacić. Ja wiem, że stracimy, że są złe. Jeszcze raz. Bo tu jest pierwszy, to jest X, tak? Potem był... Nie, no wszystko jest... I one się obracają. No, obracają się.
No to nie teraz, tak, teraz płacę, nie ma. To ono się obraca. No tak. A ja wiem, jak wiem, o co chodzi, dobra. No to było musi dobrze. Być X. Tu tutaj jest jedna kreska. Tu musi być kreska. Tak. Dobra. Tu był... Ten nie, jest, to nie ten było jest, dobrze. Ten tu była jest łapka zły, w dół. Tu musi być łapka w nie, górę. W górę łapka, no. Tak. Ten jest zły, ale to. Wiesz. Ten jest X. O, w tą stronę chyba. A, albo... tak, 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 tak. I teraz, i teraz zapłacę mu. Mhm. Jest. Jest! To się dzieje, nie wiem, o co chodzi. O, młotek! O. Nie wiem, co to było za młot. Co robisz młotkiem? Ja mam młot! Walisz młotkiem. W ludku, walisz młotkiem. Tora, jestem młot Tora. Jestem Tor. Walisz po tymi. O, ja pierdzielę. Ale jestem Tor, o kurka, ale już... No to teraz możemy kończyć odcinek. Wali tymi, no, jak on się nazywa, tymi, będziesz ogniem i piorunami nawalał. Ej, super. O, nie dawaj mi tyle kasy, człowieku, ja o Jezu, ja też nie mogę wybrać tej kasy. Prochu. Dobra, trzeba statek budować. Musimy płynąć dalej, bo tu chyba nie ma, nie, musimy chałupy rozbudować, zawsze zapominam. O, dobra, tej ja mam naszej, pełen, wiesz. Pełen ten ja też kasy. Idę budować chałupę, bo w nocy chałupę chociaż można budować, to nie, zły, nie taki zły pomysł. A, znowu kasa. A, tu połykam, tu wypuszczam. O, i mamy włączony młot Tora, świeci się. Czyli to jest jakiś bonus. Jakiś bonusek fajnie. Bum. Wow. Mam jeszcze ulepszać kasę, ten dom, czy już nie będziemy ulepszać? Czekaj, zobaczymy. Trzeba będzie, to się ulepszy. Na wyższy poziom. Nie, już chyba się nie tak, da. Tutaj coś, tu dobra, jest, tu jest kamień. To w tą, nie, w którą stronę rozwalamy portale? W prawo czy w lewo? W prawo chyba, nie? Ja, to coś jest. Widzisz? A nie, to gość jest, dobra. Ten łepek. Na razie go nie zabieramy. Tak myślę, w prawo jest ten główny portal. Czy tu trzeba rozwalić, czy zostajemy na tej wyspie i rozwalamy, ale... i rozwalamy do głównego portalu wszystko, żeby była czysta. Co, bo zima zaraz przyjdzie i teraz jest problem, no możemy albo na... możemy próbować na jedynkę, ale... wracać. No nie wiem właśnie, słuchaj, a gdzie będzie nam łatwiej? Nie mam pojęcia. Ja bym tutaj coś zaczął rozwalać, bo widzisz, ile ich tu idzie, nie? No, no. Tylko z drugiej strony my nie mamy jeszcze dobrych murów i to też jest problem. Warto by było jednak, ale jak możemy zdobyć tą technologię. No właśnie, jak możemy zdobyć technologię? Odpłynąć na następną wyspę chyba. A, czyli tutaj niestety nie ma na tej wyspie. Ja się boję. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, powiem ci szczerze, nie wiem. Odpalę ten statek, niech budują. Dobra. Krzywda się nikomu nie stanie. Tak można tyle rzucać cały czas? Tak, dopóki jest u góry pod... O, już nie ma. Ja mogę, nie mam kasy, ja się wyprztykałem. Dobra, idę ten... O kasę, bo to ale jest to, jeszcze do zebrania. To trzeba tak rzucać i oni będą te deski brać. Tak, i... tak, tak. Będą brać i dobudowywać. Okej. Okay. No i teraz właśnie mam zagwozdkę. Czy lepiej tu rozwalić wszystko na tej wyspie? Główny portal i iść po prostu w lewo. Bo jak rozwalisz główny portal, to wszystkie małe też przestają działać, nie? Aha. Więc nie musisz rozwalać po kolei wszystkich. Trzeba by tylko było w lewo atakować. To może zróbmy tak. Na wszelki wypadek. Jest już jesień, więc będzie, jak pójdziemy na wysepkę świeżą, gdzie nie mieliśmy za dużo kasy, to nie będziemy mieli skąd kasy brać. No dokładnie. Najlepiej mieliśmy na drugiej wyspie, mieliśmy mnóstwo pieniędzy. Tutaj też już nie jest tak. Tak. Bo... No, tylko że zimą farmy nic nie produkują, nie? Nie ma zwierzątek, więc jest problem z kasą. Okay. Są darmo zjady, dobra, niech oni się robią na tych rycerzyków naszych. Dobra, aż no trzech dobra. Ich tu było. To co robimy? To chyba kończymy odcinek, co? U ciebie będziemy chyba rozwalać no, te portale. Będziemy, co? Chyba że nam właśnie podpowiedzą coś widzowie, że może nie, że może lepiej statek. No mimo prawda. Wszystko i płynąć na pierwszą czy drugą wyspę i ją oczyszczać, bo chyba już teraz możemy. Możemy rozbudować na tyle tą naszą bazę, żeby mieć bombę móc postawić. Mhm. Właśnie, możemy bombę w ogóle zrobić? A jak to wygląda? To taki był specjalny budynek. Nie, to chyba jeszcze nie mamy.
O kurde, ja nie wiem. Już teraz to całkowicie... No bo musimy mieć bombę, żeby wysadzić główny portal. A, okej, ojej. I teraz się zastanawiam, czy my już to mamy, czy nie mamy i czy... To oznacza, że musimy na następną wyspę koniecznie iść. O kurczę, no widzowie muszą nam pomóc, bo tym razem ja wymiękam. Nie pamiętam, jak to było. Widzowie, pomóżcie nam. Piszcie, co należy zrobić teraz. Jakąś bombkę, bo wiem, że to gdzieś się produkowało w normalnym budynku takim osobnym, on się tworzył. Może mamy za mało rozbudowane na prawo. Zobaczcie, może stoimy w ogóle, nie? No to prawda. No mogę, można no. Pobudować tylko się. Tylko nie po nocy. No dobrze, dobrze, już nie. Zaraz nam ludzi wydługą. I trzeba będzie iść na prawo, na maksa i rozbudować się i zobaczyć, czy dostaniemy bombę. Jak dostaniemy bombę, to ja bym, że tak powiem, mówiąc delikatnie, został i rozwalił ten cały bajzel. Okej. No dobra, no to co, kończymy, nie, w takim razie? Tak, kończymy, jest akurat noc, idealnie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. I na serio, tak, prosimy o pomoc. Tak, nie? Liczymy na komentarze, na pomoc. Piszcie, co robić. I co, no, następny odcinek u niedzielnego w środę. Tu się myli. Dobra, dzięki wam, dzięki serdeczne, kochani, dzięki serdeczne, trzymajcie się, do następnego, cześć. Hej, trzymajcie się.